Alleluja, alleluja. Jesteśmy na pogrzebie człowieka znanego, cenionego, szanowanego powszechnie, społecznika. To piękne ludzkie i chrześcijańskie. Wyraz pamięci i szacunku dla kogoś, kto w całej pełni na to zasłużył. I stajemy tu przy ołtarzu i przychodzi tu do nas jakby nieco spóźniony i staje pośród nas Chrystus. Może nie jedynemu ciśnie się to pytanie, czy zarzut, pretensja. Panie, gdybyś tu był, dlaczego? Dlaczego teraz? Dlaczego tak? Tyle jeszcze życia i tyle dobrego mógł uczynić. A Chrystus ciągle stawia nam to samo pytanie. Czy wierzysz? Każda śmierć jest zawsze pytaniem o wiarę. Pan z Tobą i z Duchem Twoim. Pamiętaj także o naszych zmarłych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, z naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ponad wyznaną zasadę Bogu na chwałę ludziom
na przykład. To hasło na sztandarach strażaków ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie. To szlachetna służba dla pokoleń, ludziom i ojczyźnie. Pamiętamy, że wymagała tego sytuacja, że nawet gdy miał problemy zdrowotne, potrafił towarzyszyć nam w działaniu w dni powszechne, dni wolne i świąteczne. To dzięki takiej postawie doprowadził do takiego rozwoju OSP, że jednostka ta stała się wiodącą ochotniczą strażą w gminie i powiecie. Jako jedyny prezes podjął walkę o ustanowienie własności dla straży. To za jego kadencji nastąpiła rozbudowa strażnicy, remonty i co najważniejsze doposażenie straży w bardzo nowoczesny sprzęt, dzięki któremu strażacy ochotnicy mogą zabezpieczyć potrzeby bezpieczeństwa. W lokalnych społecznościach udział w strażackiej rodzinie pozwala realizować osobiste zainteresowania, rozwijać różnorodne uzgodnienia i formy aktywności. Druh Sławek to robił i często się mówiło, że dla niego straż była na pierwszym miejscu. Za swoją działalność był wyróżniony odznaką straży honorowej, brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, medalem honorowym imieniem Wysława Micza, brązowym krzyżem zasługi, medalem za zasługi dla Wojska Radomskiego. Za współpracę z innymi organizacjami został wyróżniony odznaką przyjaciół harcerstwa oraz brązową i srebrną odznaką zasłużonych działaczy GROW. Sławek potrafił przekonać ruchu, że rozwój cywilizacji techniki to nowe wyzwanie, że strażacka służba dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, to walka z zagrożeniami ekologicznymi, katastrofami medycznymi, komunikacyjnymi. To potrzeba wykorzystania zdobyczy nauki wysokiego poziomu przygotowania specjalistycznego ratowników. On te zmiany w swojej ponad 40-letniej działalności strażackiej przeżył i zrozumiał. Dzięki jego działaniom i wsparciu innych osób doprowadził OSP Warcze do takiego poziomu, jaki teraz jest. Kiedy spotkaliśmy się w ubiegłą sobotę na wspólnym strażackim układku, od komendanta widziałem się, że jego życzeniem było, żeby ten opłatek upłynął w atmosferze wesołej, radosnej, na której moglibyśmy jeszcze pożartować. Nie stać nas dzisiaj na wesołość. Braknie nam Twojego humoru. Ale życie toczy się dalej. Twoim testamentem jest Twoje dzieło, rozbudowana, doposażona i działająca na rzecz lokalnej ojczyzny OSP Warcze. Żegnamy dziś nie tylko prezesa do rządu. Żegnamy kolegę, przyjaciela i nauczyciela strażackiego. Wierzymy, że ruch Sławek zasili zastępy ochotników świętego Floriana i będzie sprawował nadzór nad naszymi dalszymi działaniami. Temu małemu fizycznie ruchowi, który był wielki, przez swoją skromność oddajemy teraz cześć. Żegnamy się w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i tu w imieniu ducha prezesa Zbigniewa Głąbka, w imieniu Zarządu Oddziału Powiatu ducha prezesa Władysława Piątkowskiego, w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego, w imieniu własnym oraz wszystkich druhów z gminy Warka oraz w imieniu Komendy PSP w Grójcu. Cześć Twojej pamięci. Tak, licznie zgromadzonym pocztą sztandarowym, licznie zgromadzonym druhom strażaką, przedstawicielom władz starostwa i naszego miasta i gminy i Wam wszystkim zachowajmy życzliwą pamięć o naszym bracie Bogusławie, tak jak wyznaczyliśmy go życzliwością za życia. Pożegnajmy teraz serdecznie naszego zmarłego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasze długi, umocni nadzieją. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata, tam gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą stawionych spieszcie na spotkanie.
zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Tobie, Boże, polecamy naszego brata Bogusława i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żyć dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
udział w radościach nieba z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana, życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Nas tu zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Pania ciała ludzkiego, świętej pamięci Bogusław Podlasek, pragnie pożegnać się z Wami wszystkich. Szczególnie żegna swoją mamę, siostry z mężami, dzieci. Żegna rodzinę Podlasków, Bachników, Trasków, Bogumiłów, Babcze, Tomeczków, Andraków, Tuszyńskich, Pomianów, Słowińskich. Świętej pamięci Bogusław żegna wszystkich zgromadzonych tutaj druhny i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce, jednostki OSP z gminy Warka, Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Warce, Zarząd Powiatowy OSP w Grójcu, delegacje z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, delegacje z Komendy Powiatowej PSP Kozienice, delegacje z Komendy Głównej PSP Warszawa, delegacje z OSP Nowe Miasto, delegacje z OSP Góra Kalwaria, delegacje z OSP Jasieniec, delegacje z OSP Grabów nad Wilicą, Urząd Miejski w Warce. Dziękuję Bogu Wszechmogącemu przede wszystkim za to, że na drodze naszego życia postawił takiego człowieka. Dziękujemy Jemu za wszelkie dobro, za posługę, którą czynił swoim życiem. I dziękuję Wam wszystkim, strażakom szczególnie, którzyście przybyli na tę uroczystość pogrzebową. Dziękuję za modlitwę, za obecność, za serce, w którym świętej pamięci duch Bogusław będzie na z niego i jest przeogromna. Dziękuję za modlitwę księdzu proboszczowi, dziękuję za modlitwę księdzu prefektowi. A na dzień, który jest przed nami i który niesie wyzwania i zadania kolejne, wszystkim szczęść Boże. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza wita. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc. Na tym łez padole, przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam oka. Choć serca nam krwawią, ufamy, iż udał się on już do ostatniej na swej drodze przystani, pełnej spokoju i radości, pozbawionej trosk życia doczesnego. Kim on był? Ano był zwykłym, skromnym człowiekiem, a poprzez tę jego skromność wszystko to, co stworzył, co zrobił, czemu poświęcił swe życie, nabiera jeszcze większego wymiaru. Strażakiem był zaledwie 42 lata. Zaledwie, bo jeszcze mógł żyć. Mógł ludziom ufność nieść i wiarę, że w przypadku nieszczęść losowych stanie na czele swych strażaków i poprowadzi nas do walki z żywiołami. Niestety, podstępna choroba odebrała nam go zbyt szybko. Straży poświęcił całe swoje życie. On tym żył, to dawało mu radość, siłę, satysfakcję i dumę. W wieku zaledwie 28 lat, będąc człowiekiem jeszcze młodym, ale doświadczonym strażakiem, przejął pałeczkę prezesa od równie wspaniałego człowieka, którego niezwykle sobie cenił, szanował i kochał, na którym się wzorował. Ducha prezesa Władysława Ziemińskiego.
W owych latach nie było lekko w naszej jednostce pod względem zarówno uposażenia, ochrony osobistej, jak i sprzętu gaśniczego. Jednak mieliśmy przedsiębiorczego i energicznego prezesa. Za jego to staraniem, a rzecz nie była prosta, z różnych źródeł otrzymywaliśmy najniezbędniejszy sprzęt. Ileż to on ścieżek nie wydeptał do wareckich rzemieślników, przedsiębiorców i osób prywatnych, kiedy potrzebne były środki na remonty, remizy i roboty w jej otoczeniu. Jedno jest pewne i nie ulega wątpliwości. Posiadał on cenny i niezwykle rzadki dar. Potrafił skupić wokół siebie ludzi, którym przewodził. Jednym słowem, posiadł nasz szacunek i uznanie. Każdy z nas, kto służył społeczeństwu przez te wszystkie lata u boku prezesa Podlaska, może przytoczyć wiele innych przymiotów jego i dokonań, jakich był świadkiem. Za swoją odpowiedzialną i trudną pracę zmarły odznaczany był przez władze państwowe i ustawiało, śmiało, że mogę również w imieniu strażackich braci, iż poczytujemy sobie za honor i zaszczyt, mogą służyć społeczeństwu pod swoim przywództwem. Jestem mocno przekonany, że jego dobre serce pozostało wśród nas. Nie pozostawił nas samych sobie. Cześć tej pamięci.